Cześć! Chodka, przywitaj się. Tu nie do tego lustra, tylko tam się witasz. My dziś robimy test pomadek z Avonu. Jest to seria, właśnie to jest dobre pytanie, mamy dwie serie. To jest Avon Legend Cream. Pomadki są kremowe. Laura chciała nagrywać ze mną, więc też będzie testować. Idziemy tak mniej więcej od najjaśniejszych kolorów w stronę ciemniejszych. I zaczynamy od pomadki. Jestem ciekawa, jak będą mi pasować, jak będę wyglądać w którym kolorze. Zaczynamy od pomadki Avon Legend Cream, no to już mówiłam. Aha, tutaj jest On Point. To najbardziej Laura chciała zobaczyć, ponieważ, poczekaj, muszę pokazać ją tutaj. To jest taki... Ojej, ale on jest jasny. Ale mi nie pasuje? Dobra, co myślisz? Chyba lepiej. Proszę się po prostu. Kolor jest. Tu masz lusterko, nie zabieraj mi. Kolor jest piękny, ale ja wyglądam. Jezu. Czekajcie, zrobię wam zbliżenie. W ogóle moje zęby są takie żółte. Ciekawe, dla kogo to jest taki. Może dla kogoś bardzo opalonego. Co myślicie? Jest. Ale przyznać trzeba, że są bardzo kremowe. Ja myślisz? Tobie lepiej pasuje, no. Co, i co, zachwycona jesteś tym kolorem? Dobra, masz to. Ojej, o przepraszam, ale ci spuszczam. To będzie twoja pomadka na zawsze. No, tobie lepiej pasuje. I inna. Takie musisz ją bardziej, bo nie pykła. Dobra, testujemy następną. Laurka miga nam. Następna jest... Glam. Glam? Glam jest taka jasna, pomarańczowa bardziej. Tylko... muszę to umyć. No spokojnie, możesz jeszcze ją potrzymać. Też będę zmywać. Ale są takie mięciutkie, nie? Dobra. Wiem, ona nie była. No tak. No dobra, muszę zobaczyć, czy dokładnie. Nie dokładnie, popatrz. No, ja też. Patrz. Nie umiem na usta już. Tego buziaka, daj. Ale. Oje, fu. Niedobre są te usteczki w smaku. Dobra, czyli jedziemy z tym glam. Ciekawe. A ten może być mój? Aha, chyba tak. Już widzę, że to jest jakiś taki, chociaż podobny do tej pomadki. Na pewno inny nie wiem. Może ten będzie na mnie pasować. Ten chyba nie tak bardzo. Zobaczymy. Ojej. Ten mi się bardziej podoba niż ten różowy. Co prawda jest w kolorze skóry, ale jakoś tak... Mhm. Gdzie są moje usta? Widział ktoś usta moje? Który ci się bardziej podobał? Wszystkie mi się podobają. Dobra, ty się maluj, ja sobie zrobię zbliżenie. Zobacz, to jest taki kolor, jak tam. Tego na mnie nie pasuje. Mi się... Nie wiem, mi się bardziej podoba na mnie niż różowy, a tobie bardziej się różowy podoba, tak? O, taki kolor. Dobra, następny kolor to jest... Inspire. Taki pomarańczowy, ale taki bardziej żywy. Inspire. Poczekaj, muszę pokazać tu. Musimy zachować pewien porządek, żeby tu miało ręce i nogi. Ręce i nogi? No, czyli że, żeby się trzymało kupy? Ostatnio miałyśmy o tym rozmowę. Żeby to wyglądało w miarę porządnie. Dobra, zmywamy. I malujemy. Muszę wysuszyć. Ja też muszę wysuszyć. Dobra. Teraz wejdziemy w takie... No, ten jest taki rzeszy. Podoba ci się?
Wiesz co, kolor mi się jakby, kolor sam w sobie jest ciekawy, ale ja w tym kolorze nie wiem, czy się sobie podobam. Teraz ci powiem. Też wygląda tak trochę jak... Mama, mogę tego otworzyć? Za chwilę, po kolei idziemy. Też wygląda trochę jakbym sobie dokleiła usta. No dobra, co myślisz? Wygląda jak królowa, tylko ten był taki królewski. Ten pierwszy, dobra, mówię, że pierwszy taki królewski był. To masz, teraz twoja kolej. A ty który tutaj porwałaś? A ten taki ciemny. Teraz będzie taki jasny różowy i jasny czerwony. Dobra. Takie coś. Jak myślisz? Okej, to fajne. No, a mogę ją dać. No, pokaż się. Pokaż to do mnie. Ten to taki jest, że... Widać, co to? A, widać. Dobra. Ale pięknie pokazujesz. Następny kolor jest taki żarówiasty i to jest, proszę Państwa, kolor się nazywa Wow. Wow. Patrz, jaki on ma, jaki ma kolor ten. Daj, daj, jasne. Na żaru. Kiedy się taki królewski? No, ten jest taki. Zostanie mój. Tak, pięknie ci we wszystkich tych kolorach, niesamowite. Dobra. Wow. Patrz. Ale on jest jaskrawy. No czekaj. Mama ma taką dziurę. A już chwila. A rzeczywiście. A zrób tak. Dalej. Tak? Zaraz. Proszę. No zobaczcie. Ale... Ale on jest, ale strasznie przyjemnie się maluje tymi pomadkami. Co ty, Laura, o tym myślisz? Bardzo są takie kremowe rzeczywiście, tak jak... I wszystkie są miękkie. Mięciutkie, kremowe, no to jest przyjemne. Zostanie mój. Nie wiem, nie kupiłabym sobie sama takiego koloru jaskrawego chyba, ale podoba mi się nawet. Ciekawe, ciekawe, który wam się podoba. Dobra, jedziemy z następnym, a następny to będzie... Wawawu? Nie wiem, ale jest taki czerwony, to jest taki czerwony, królewski, że hej. Jeszcze. Różowy to wcale tak chętnie nie chce odejść z moich ust. Przykleił się jak... No. Mhm. No mój też. Patrz jak się przykleił. Tak. I pachnie trochę psytko. Tak? No. A ja mam trochę zatkany nos, to ja nie czuję właściwie zapachu. Znaczy czasem coś tam czuję, ale... Mama, musimy pomóc. Raz na czas. No dobrze, proszę Państwa, czyli opakowujemy ten czerwony, czerwoniutki. Wawawu. Wawawu? O, o, pomalowałam się nim. Ups. Zdrapnął mi się tutaj. Z kleską. No, bo mi się pomalowało. No jest taki mocny. A ty pierwsza? No, proszę. Tam masz lustro, to mi daj. O! To mi rzeczywiście będzie pasować, bo też jest delikatnie, żeby się nie złamała, próbka. No, no już złamać, bo, no bo to chcę trzy, bo jeden. Ten też będziesz chciała? Taki sam luz mi się złamał. Rozumiem. Ale ten będziesz chciała też, czy co? Aha.
No to ty ewidentnie, Laura, gustujesz w żywych kolorach. Takich, co widać. Dobrze. Teraz ja zwykle lubię czerwony. Aha. Wow, ale on jest ładny. No. No, to jest taki czerwony, czerwony. Nie, że jakiś taki, bo czasami są takie różowo-czerwone. Cały taki pusek. Wow, ale masz ust, ale sobie dokładnie pomalowałaś. Ale powiem ci, że ładnie sobie pomalowałaś równiutko. Wawawum. Bardzo kolor czerwony, czerwony. Fajny, fajny czerwony kolor. Kurczę, co ja? Ale nie, no bo czasami to tak. Ale chciała jeszcze jeden. Szuka czerwonego koloru. Następny. I ten kolor jest taki... Otworzyć. Zaraz. Ten kolor nie zawsze jest taki, wiecie, czerwony, czerwony, a tu jest bardzo fajny. Ale musi je zmyć. Taki miękki, tylko zastanawiam się, ile on się utrzymuje. Zmywamy go chusteczkami do pupy dla dzidziusia, tak? Zmywamy go z takimi chusteczkami, więc nie jest jakiś bardzo wodoodporny, ale... No, uczucie jest bardzo przyjemne na ustach, nie wysusza. Mamy drugą serię matowych pomadek, więc sobie sprawdzimy w następnym filmie. Te są kremowe. O nie! No ładny jest, kurczę, ładny jest ten kolor. Następny kolor to jest Ador. Ador to jest taki nudziak, to się mówi. Miód. Taki... Widać, widać, widać. Mogę ja piesa? Możesz. No ja sobie zetrę. Tak, taki niewidzialny. No, rzeczywiście. No, to jest taki nudziak. Ledwo co różowy. Bardziej taki... Coś tam różu jest, ale to są takie jakieś... No co myślisz, Laura? Pasuje mi taki kolor? Ale pasuje. Tak? No. Jest bardzo ładny rzecz. Otwieramy następny. Znowu jest taki przecież mięciutki. Naprawdę, to jest przecież super raz uczucie. Tak, zaraz przeczytam. Ten jest bardziej różowy. Nie, nie, otwórzę, nie otwórzę. Tylko chcę przeczytać. Następny. Iconic. Iconic. Jest bardziej różowy. Też taki nudziak. Myślę, że będzie fajny. Taki, jak zazwyczaj kupuję, myślę. Malujesz się pierwsza? To pierwsza. Chodzi ten, maluje się pierwsza. Co? Kurczę, wypiłam sok z tej chusteczki. Zapomniałam się. Iconic. Tak, to jest taki nudziak. Chociaż nie, on nie jest taki różowy. Ta, ja piesa chcę się pomalować. No proszę, maluj się. No nie, to jest jednak taki nudziak w moim stylu. Pokaż, pokaż, pokaż. Ja zazwyczaj sobie takie pomadki kupuję. Zresztą nie wiem, ciekawe co ty powiesz, Laura, na to. Ale nie, bardzo świetny. Świetny, co? Ale o, to nawet jest jak moje usta. Kurczę. No ja też. Kurczę, mam taką, chyba się na to zastanowię, bo mam tą matową, bardzo ją lubię, Mocha Cheek, nie pamiętam jaka firma, matowa pomadka, bardzo ją lubię, jedyna pomadka, którą prawdopodobnie zużyję. I ten jest taki tylko kremowy. Jest do mojej kury. Jest gdzieś bliska, tak. Otwórz następny. Jeszcze trzy i będziesz miała ten. No, jestem ciekawa. Spodobał ci się ten? Nie wiem, nie wiem, czy mi się podoba. Zaciekawił mnie, wiesz? Żaden mi się nie podoba? Kurczę, tak na rudze chyba. Nie, w sumie to spodobał mi się ten, który teraz miałam. Ten czerwony mi się spodobał. Ten różowy, taki ostry, też jest ciekawy. Chociaż nie wiem, czy bym się dobrze w nim czuła, ale wydaje mi się, że... Fajnie mi leżał. Jeszcze zobaczę jak na kamerce. A ty teraz otwierasz Five Star. Moje. Five Star. Dobra, proszę. Ty, ty, ty.
Dobrze, mamy tak. Złote masz. Też mi się błyszczy? No. Co, ładny kolor, no fajny. Powiem wam, że ja ogólnie mam trochę wysuszone usta, więc to, że tutaj w ogóle nie widać za bardzo. No tak myślę, nie wiem jak, czy wy widzicie. Ale według mnie nie widać, że ja mam wysuszone usta, więc to na plus dla tych wypadek. Okay. Tam. Mama. Jaką tam teraz masz? Tam. Tom, czyli taka różowa, ciemna. I zaraz dojdziemy do tej. Strat. Nie wiem, co to znaczy. Moje są wszystkie moje. Malujesz się? Aha, czekaj, pokażę ją. Oho. Oj, coś mi się tak wydaje, że ta się tobie spodoba. Teraz. To jest taki różowy, ale brudny i ciemny, może trochę czerwony. Fajny kolor, ładny. Zobaczymy, jak będzie na ustach. Okej. No jest to kolor, który się nazywa strat, czyli rozpórka. Nie maluj. Ale żeś się zapędziła. Ale ugryzione. Aha, bo wjechałem w sen. Ty z buju. No dobra. No, ale się. No. Ja, jak chodzi o moje preferencje, to chyba wolę bardziej czerwone niż różowe. To moje. Jak chodzi o żywe kolory. Te czerwone. Bo jak chodzi o takie nudziaki, to gdzieś tam lubię te róże. Mama, luza. Następny mamy red carpet. Uuu, to powinien być taki czerwony, ale taki głęboki. To powinien być ładny kolor, zobaczymy. Mamy super moce. O, ale powiększa usta. Musisz to pokazać ludziom, jak ten kolor powiększa usta. Ja sobie tak powiem. A tak właśnie ostatnio słyszałam, że kontur ust to tylko sugestia. A malujesz tyle, ile uważasz. No to widzę, że Laura, ty nawet nie wiedziałaś o tym, a jednak... Ojej, coś jest urwane. Co? Laura. Co? Nie wyjechałam. Poszczepiłaś go. Nie. Nie. Ale powiem wam, że... Że jest fajny! Jest fajny. A dlaczego gadałeś do siebie? Jest fajny, ale on tutaj tak trochę... Bardziej mi się podobał ten wcześniejszy czerwony. Był bardziej taki czerwony. Ten jednak, on mi tu wpada w takie... Nie wiem, czy to widać w kamerze, ale... Jak on się będzie zjadał, to on będzie wpadał w róż, według mnie. No ładnie. Nie wiem. Już się... Mamo, tylko nie dotykaj mojej białej koszulki. Taki jest. Red carpet. Dobra, następny. No, dobra, ostatni kolor. Czekaj. Sassy. Ostatni, jestem najbardziej ciekawa, Sassy. Ojej, taki fioletowo-brązowy. Ale powiem wam, że pigment... Ja tylko tata teraz rozmawia, to teraz go nie strasz. Pigment nie jest aż taki mocny, bo... Oj, bo przebija... Ojej. Przebija mój kolor, ale się wysmarowałam. Ej, patrz. No. Nawet to zastrzyłania... Nie... O matka. O matka. Fajne, co? To trzeba pigment. No słuchajcie, wygląda to tak. Jak się całuje z Laurą, to kolor schodzi, więc one ma nie jakie, są takie super jaki był taki złoty bokcem, taki złoty? Już. Złocisty. No i tak to wygląda. Złocisty. Powiem wam, że trudno mi jakoś się malowało tym kolorem. Nie. Nie.
No tak, mogę powiedzieć te, co w buzie. Laura mówi, że to jest kolor taki bardziej dla Baby Jagi, więc jeśli są wśród Was Baby Jagi, to być może się zainteresują. No dobra, Laura, to są wszystkie pomadki z tej serii, to na koniec powiedz mi, które najbardziej Ci się podobały. A ja Ci powiem, które mi się najbardziej podobały. Zyskiemy się podobały. Mi najbardziej się podobają... Ten jeszcze ten, bo... Wow i Wawawu. Ten i ten. Wszystkie. Bardzo są przyjemne, takie kremowe, fajnie się używa, natomiast one nie będą chyba się bardzo, bardzo długo trwać. Po co mierzymy pędzel? Jakbym chciała sobie kontur poprawić, dobrze. No więc tak, dziękuję Wam bardzo za ten film, a my zaraz nagramy następny o pomadkach matowych, tak? No to dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się ciepło, pa! Pożegnasz się? Pa!